Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego. Dostępna tylko na capitalbook.pl. Polecam. Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak przymierzają się do tworzenia nowych ras człowieka. I nie jest to ani żart, ani science fiction, tylko to są fakty. I jedna z tych ras, którą chcą wytworzyć, to już nie będzie człowiek. To już będzie zupełnie coś innego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. I tak jak wspominałem w poprzednich programach, właśnie ukazała się moja książka najnowsza. Masoneria Polska 2023, ostatni etap i jest to najbardziej przerażająca książka, jaką napisałem i najbardziej przerażająca, jaką czytałem. No bo musiałem ją też yy, przeczytać. Niektórzy czytelnicy do mnie dzwonią czy piszą i mówią, że ja już przestaję czytać pana książki, bo jestem taki zdołowany po tej lekturze, że wolę nie wiedzieć i, i być spokojny. No cóż ja poradzę, no takie mamy czasy i po prostu no chyba jednak prawdę y, warto znać i y, to się zaczynało jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, prawda? Wtedy był Platon. Niektórzy z salonu uważają, że Platon to był wielki filozof, że Europa wiele zawdzięcza Platonowi, że to jest ktoś i, i, i nie wolno mówić złego słowa na Platona. Są nawet tacy z prawej strony, którzy tak mówią. Natomiast no, ewidentnie Platon to ulubieniec masonerii, w jakim sensie jeden z jej ojców, ktoś, kto zarysował różne przerażające wizje państwa, które dzisiaj są realizowane. Zarysował je głównie w swoim dziele państwo. Ci jego zwolennicy mówią, że to jest takie przenośne dzieło, że to nie chodzi wcale o państwo. No ale jak ktoś poczyta, to zobaczy, że jednak chodzi o państwo i zobaczy, że to dzisiaj jest realizowane. No i o wytwarzaniu ras ludzkich mówił już właśnie Platon w swoim dziele państwo. Tylko oczywiście metodę miał prymitywną, no bo to było przed narodzeniem Chrystusa, i ta metoda polegała na tym, że urzędnicy państwowi dobierali ludzi w pary, biorąc pod uwagę różne cechy mężczyzny i kobiety, i z tego się rodziły dzieci, które od razu, urzędnicy państwowi, znaczy od razu, po jakimś czasie zabierali na wychowanie państwowe i efekt miał być taki, że miały się wytworzyć trzy rasy, rasa z domieszką, cztery w zasadzie, rasa z domieszką złota, srebra, żelaza i brązu i było takie cwane, można powiedzieć, założenie Platona, że no istnieje możliwość, że w najniższej rasie urodzi się jakiś wyjątkowo inteligentny osobnik, no to wtedy Komisja Państwowa uzna, że on jednak nie jest z tej najniższej rasy, tylko z wyższej rasy, i yy, się go przeniesie do tej wyższej rasy. Yy, także efekt będzie taki, że yy, ci na dole będą krzyżowani na tacy najmniej inteligentni, posiadający najmniej jakichś talentów, ci na górze to będą krzyżowani ci, którzy mają najwięcej talent. No i później długo nic, i później pojawił się, Huxley z tym swoim nowym, wspaniałym yy, światem, niby powieść. Yy, mówiono o tym, że yy, to jest krytyka, to jest anty, yy, tylko że pod koniec życia Huxley napisał obszerne dzieło, też powieść, pod nazwą Wyspa. I tu już wszyscy krytycy mówili, że yy, tam, w tamtej wyspie Huxley przedstawia to yy, pozytywnie. No i teraz jak po, przeczytamy, bo Nowy Wspaniały Świat czytało bardzo wiele osób, Wyspę czytało powiedzmy 1% z tych, co czytało Nowy Wspaniały Świat. Natomiast w Wyspie jest wszystko to samo, co w Nowym Wspaniałym Świecie, z jednym wyjątkiem. W Nowym Wspaniałym Świecie stawia się na konsumpcjonizm, w książce Wyspa odrzuca się ten konsumpcjonizm z określonego, bardzo z pozytywnego dla Masonów powodu. No i teraz w nowym, to gdzieś w jakimś innym programie, w nowym wspaniałym świecie jest taki patent, że to już, bo to w latach 30. XX wieku została książka napisana. Że dzieci będzie się produkować w specjalnych urządzeniach, czyli za, zapłodnienie pozaustrojowe, yy, zarodek wkłada się do specjalnej maszyny. No i jedyne, co Huxley mógł wtedy wymyśleć, może mógł więcej wymyśleć, ale nie wymyślił. Jedyne, co wymyślił, no to było, że oczywiście to samo, co u Platona odpowiedni do dobór yy, plemnika i jaja, znaczy odpowiednich osób ale później e, najwyższa rasa jest no, zaopiekowana w tych urządzeniach, tak jak trzeba, natomiast niższe rasy są podtruwane, no, czyli dodawanie alkoholu, e, odcinanie dopływu tlenu. Prawda? Także w zależności od tego, jak wiele tego alkoholu się doda, jak, na jak długo się odetnie ten tlen, no to wychodzili coraz głupsi. No i teraz mamy XXI wiek i pojawia się niejaki Harari. Harari to historyk, znaczy początkowo, historyk wojskowości, pracujący na jednym z uniwersytetów w Izraelu, czyli Żyd, mieszkający w Kibucu, mieszkający ze swoim mężem. Nie przejęzyczyłem się mieszkający ze swoim mężem. Ślub wzięli w Kanadzie, bo w Izraelu się nie dało. I ten Harari y, tak sobie funkcjonował. Książki miał w nakładzie 200 egzemplarzy. Y, I pewnego dnia ktoś rzucił hasło, że na uniwersytecie jakiś wykładowca powinien wygłosić wykład roczny pod tytułem Historia ludzkości. I nikt tego nie chciał, bo to taki temat rzeka bardzo ogólny, wymagający wiedzy z różnych dziedzin, wymagający szczególnego przygotowania. No więc nikt tego nie chciał. Zgłosił się Harari, wygłosił ten wykład. Z notatek zrobił książkę. Chciał tą książkę wydać. Nie bardzo mu się to udawało. W końcu ktoś mu wydał po hebrajsku w nakładzie 5000 egzemplarzy. Przeszła bez większego echa, ale później przetłumaczono to, ktoś to przetłumaczył na angielski, no i zaczęło się szaleństwo. I teraz książka nosiła tytuł Od Zwierząt do Bogów. No, czyli już wiemy o co chodzi. Ewolucja biologiczna zaczyna się od zwierząt, później przechodzi w człowieka, a później człowiek staje się bogiem. I Ludzie zaczęli mówić, znaczy ludzie, naukowcy na całym świecie zaczęli mówić, naukowcy, dziennikarze na początku, różni ludzie dotąd dzisiaj to mówią: A to jakiś wariat, bo to co on napisał w tej książce, no to było przerażające, a to jakiś wariat, to jakaś wizja futurystyczna i tak dalej. Tylko pierwsza książka, bo później pojawiło się dużo tych książek, na końcu książka jakby podsumowująca Człowiek-Bóg. Wizja, czy historia, historia, taki tytuł dokładnie przyszłość. E, tylko, że e, po pierwsze zaczął go promować e, Bill Gates. Po drugie, e, Zuckerberg, e, założyciel Facebooka zaczął tą książkę reklamować, nagłaśniać polecać jako szczególne dzieło. E, książka się sprzedała w nakładzie 6 milionów egzemplarzy. Y, Harari został milionerem, wytworzył specjalny zespół, który y, zorganizował specjalny zespół, który dla niego pracował. Później szwab ze Światowego Forum Ekonomicznego, zrobił z niego specjalnego gościa na y, każdym takim forum i swojego pierwszego doradcę. Więc nie jest to wariat, tylko jest to, znaczy jeżeli uznamy, że wszyscy Masoni to wariaci, no to wariat nie jest to wariat w takim znaczeniu potocznym tylko jest to ktoś kto pisze coś co wielcy tego świata już mówiąc delikatnie żeby nie powiedzieć masoni uznają za coś ważnego jakiś, jakiś program no i Harari pisze o rasach pisze o wytwarzaniu nowych ras pisze o tym że no, będą dwie podstawowe Rasy, y, rasa zwykłych ludzi, i rasa bogów. Y, istot, które zostaną przekształcone z ludzi, ale y, tak dalece, że będą już bogami. Będą nieśmiertelni, y, będą wyjątkowo utalentowani, niezmiernie inteligentni, z wielką pamięcią, z, z, jak w komputerze. Piękni, to znaczy powiedział, pisał, że nie, nie będą nieśmiertelni, bo nieśmiertelny to jest ktoś, kto może, nie może umrzeć. Natomiast tutaj jakby problem, tragedia tej nowej rasy ludzkiej będzie, że oni będą nieśmiertelni, ale jak wpadną, spadną ze skały, czy rozbiją się samochodem, no to zginą. Do, czyli on to określił jako aśmiertelni. No, i, yy, i on mówi tak, że w wyniku yy, manipulacji genetycznej, w wyniku osiągnięć medycyny, doprowadzi się właśnie do tego, że yy, te dwie rasy się wytworzą, i ta rasa tych bogów to będzie się wywodzić tylko z tych najbogatszych, no bo to oczywiście będzie kosztowne. Yy, to znaczy tak naprawdę w, gdzieś w podtekście, że masoni staną się bogami, to co oni zawsze chcieli, że będą nieśmiertelni, to co oni zawsze chcieli, yy, a reszta no to będzie jak, jak było. No i Harari tłumaczy to w ten sposób, że jeżeli napisał w pierwszej książce, że ewolucja biologiczna no, jest nieustanna, czyli pierw był... Bakteria, później żółw, później małpa, później człowiek, no to na końcu musi być Bóg. No i teraz myśmy doszli do takiego momentu, w którym człowiek stoi na tak wysokim etapie ewolucji, że może ewolucję przyspieszyć. Czyli to, co miałoby się dziać przez kolejne dwa miliony lat, że wszyscy by doszli do tego, że są Bogami, to można przyspieszyć w odniesieniu do. Wybranych jednostek, którym oczywiście będzie się należała władza nad światem, bo jakże inaczej, prawda? I nieśmiertelni, i inteligencja ponadludzka, pamięć ponadludzka, wszystko ponad, ponadludzkie, DNA już nieludzkie, nie, nie, nie człowiek. No i Harari podaje trzy metody uzyskania tego stanu. Pierwsza metoda selekcji, i to jest ciekawe, że Żyd z Izraela używa takiego pojęcia, bo my je znamy z II wojny światowej, z obozów koncentracyjnych. No, selekcja polega na tym, że co, coraz powszechniejsze jest dziecko z próbówki i, i y, każdy wie, tak mówi Harari, i tu cieszę się, że to mówi, że dziecko z próbówki polega na tym, że się wytwarza. W cudzysłowie, zarodek i się go ogląda. I jak on ma jakieś wady, to do kosza na śmieci go. Wytwarza się drugi zarodek, jeżeli ma jakieś wady, do kosza na śmieci. Na tym polega selekcja. Uzyskuje się zarodek, którym nie widać nic złego, no i jego się roz... wszczepia do organizmu kobiety. No, ona rodzi i mamy po selekcji najlepszy możliwy typ. Drugi etap, też przy dziecku z probówki, to jest po uzyskaniu zarodku, wycięcie czegoś z kodu genetycznego, powiedzmy, tego, co z DNA, tego, co. By pociągało za sobą jakieś choroby, jakieś wady, yy, a wstawienie tam yy, takiego fragmentu DNA, yy, który by no, ulepszał. No i on mówi, że pierwszy taki wypadek już miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku. Udany, urodziła się dziewczynka wyjątkowa. No i zadaje pytanie czytelnikowi, no chcielibyście, żeby wasza córka była piękna, żeby nie miała tendencji y, do różnych chorób, y, żeby nie była głupia, znaczy wierzy, że mądrość czy głupota to jest fragment y, DNA. No, i trzecia e, operacja e, to już jest e, manipulowanie na DNA człowieka. Nie zarodka, znaczy zarodek to też jest człowiek, ale chodzi o dojrzałego fizycznie człowieka. I tam wyjmowanie takich genów i wkładanie takich genów, że to już człowiek nie będzie, to już będzie Bóg. To już będzie ktoś nieśmiertelny, Yy, oczywiście on się będzie też zużywał, znaczy jego organy będą się zużywały, no ale tu medycyna pracuje w tym kierunku i wszystkie nauki pokrewne, że na no pewne narządy będzie się wymieniać, yy, yy, przeszczepy, ale też no, idzie technika z tym związana naprzód, więc to się nazywa transhumanizm, prawda. Że jakiś narząd będzie zastępowany przez coś już mechanicznego, elektronicznego. No i teraz pytanie tak, Harari prezentuje program masonerii i mówi to wprost, bez żadnych ogródek i wielcy tego świata, ci, o których mówi, że są, mówi się, że są masonami, to przyklepują, mówią, to jest dobre, to jest nasze. My to przyjmujemy, my w to wierzymy, prawda? czyli już w zasadzie nic yy, nie ukrywają. I zostaje ostatnie pytanie, czy to, co mówi Harari, yy, czy to jest możliwe? Czy to nie je, czy, czy to jest marzenie Masonu? No i odpowiedź jest taka, że to jest już możliwe. Yy, pisze o tym w tej yy, najnowszej książce Masoneria Polska 2023 ostatni etap. Dzisiaj w tym programie o tym nie opowiem, bo za długi by był, ale na pewno do tego tematu wrócę. Ale jest możliwe, rzucę hasło. To, się, to wynalazek ostatnich lat nazywa się nożyce genetyczne. Dziękuję bardzo.